Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów. Dawno mnie nie było, ale czasy są ciężkie. Zaczynamy. PS5 i pad DualSense otrzymają aktualizacje, które wprowadzą kilka funkcji, które usprawnią korzystanie z konsoli. Sony także nie zapomina o PS4, który także otrzyma aktualizację systemu. Gry z PS5 otrzymają testowe pudełka z recyklingu, a to wszystko, aby dbać o środowisko i naszą matką Ziemią. Blizzard Arcade Collection rozbudowane o dwie gry, które gracze otrzymają za free. Będą to Last Wikings 2 i RPM Racing. Szybscy wściekli powracają, to już dziewiąta odsłona tego filmu. Tym razem aksa zabierze nas w przestrzeń kosmiczną i ja już teraz podziękuję. Rick and Morty w Rainbow Six Siege, a dokładnie mówiąc strój ogórka Rika, za którego będziemy mogli przebrać jednego z operatorów w grze. Ciekawe. Assassin's Creed Valhalla. Gniew druidów opóźnione. Notatek dostępny będzie dopiero 13 maja. Cyberpunk 2077 otrzyma kolejną aktualizację. Tym razem będzie to Hotfix 1.21. I to była już ostatnia informacja. Pozdrawiam i do usłyszenia.